Tu. Że Janeczki nie było, a nie, ja jeszcze czuł, że nie było. I raptem palacem zajmuje. Szczelenina okropna, bio. I wtedy to było, wtedy dziadzie mieszkał tu. Byłam by lecą i lecą za bieryzyny. I godziny dwie przeszło, taki bój straszny był. Potem w kościele zadzwonili, to po kościołu dawaj bić bomby. I popadło. A ja mówię dziewczynę, że ja powiem, jak to mama w domu. A przecież oni mieszkali by tu, mieszkali gdzie to był, a dziadzie mieszkał tam koło kościoła. Pobiegła tam. To już dziaduszka siedział na wozie, a jakieś 10 kroków bomba upadła w ogrodzie. U nich. Ja stary, wychowajcie się, ja mu zabiję mnie, no to zabiję. Ale i tylko bomba padła, rozbiłaś, taki duży dół był. Bo wychodzili wszystkie już Polacy jeszcze. Brat prowadził do domu mnie. No i byli już Polacy, to Łanie przyszli Polacy. Mhm. Bo byli z Poznańskiego wszystko, Poznaniacy. Już takie wojsko już zupełnie polskie zajęli. No i ojciec bez pracy w ten czas został. Też tam był ktoś, w poczcie 2 czy 3 osoba nie była. No to ojciec szukał pracy. No to jego dali do gminy. No mówię, że pojedź pan do gminy. On pojechał do swojej gminy pracować. Pracował w swojej gminie sekretarzem. Ważnie tobie? Nie ważnie tobie, to było Zamościa. Zamość. Gmina, ale nasza gmina, gdzie oni byli. I tam pracował, tam nie cały rok pracował. Co to, musiał mniej pracować, bo to był 20 rok, nie? No 20 rok. Koniec 19. Koniec 19, ja już nie pamiętam tobie. Tu ja w ciąży już.